Witam w autorskim podcaście i newsletterze Na Celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Uniwersytet WSB Merito. Dzisiaj moim Państwa gościem w podcaście na celowniku jest nasz stały współpracownik w temacie Dalekiego Wschodu, dr Stanisław Niewiński. Witam Cię, Stanisławie, serdecznie. Cześć Arturze, dzień dobry albo dobry wieczór Państwu, w zależności od tego, kiedy nas będziecie odsłuchiwać. Doktor Stanisław Niewiński, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Opolu, prezes Instytutu Spraw Zagranicznych Kolegium Nobilium Opoliense, wykładowca Uniwersytetu Opolskiego. Stanisławie, obiecaliśmy naszym słuchaczom właśnie ten temat, który dzisiaj chcemy poruszyć, czyli kwestię konfucjanizmu. Myślę, że może to być też dość ciekawa, nie wiem, może delikatnie teoretyczna dyskusja, ale, no, jednak jest dość pozytywny odzew dotyczący naszych spotkań, naszych rozmów. Ludzie są ciekawi, właśnie tematyki chińskiej, tematyki Dalekiego Wschodu. No, okazuje się, że pewien deficyt wiedzy na to wszystko był, a w sumie chyba nie, nie do końca go było widać. Jak Ty do tego podchodzisz, jak Ty to widzisz, jakąś, być może, satysfakcję Ci to sprawia? Tutaj trochę. Trudno mi jest tak jednoznacznie ci odpowiedzieć, ponieważ tak, to jest temat na tyle ważny i na tyle ogromny, że osobiście uważam, iż zawsze w tej dziedzinie można zrobić coś więcej. Natomiast z drugiej strony patrząc tak na moje życie, to ja dostrzegam rosnące zainteresowanie w naszym kraju tym, tym zagadnieniem. Także tak tutaj ambiwalentnie do tego trochę podchodzę. Rozumiem. Stanisławie, zanim przejdziemy do zagadnienia konfucjanizmu, no to w pewien sposób muszę... Zapytać o temat wyborów w Tajwanie, bo wydaje się, że dość ciekawe, jakby następstwa i konsekwencje tego wszystkiego mają miejsce. Rozmawialiśmy trochę przed nagraniem na ten temat. Pewne rzeczy widzimy podobnie, różne rzeczy też zauważamy. I ja zwróciłem uwagę dość mocną na to, że państwa Zachodu, między m.in. Niemcy i Stany Zjednoczone, dość szybko tak naprawdę podniosły w swoich oficjalnych komunikatach, że no nie będą przecież i tak uznawać tajwańskiej państwowości. I teraz pytanie, skąd to w sumie się bierze z troski o globalny pokój, czy może tak naprawdę z tego, może nie tego, co się dzieje na Dalekim Wschodzie, a bardziej stety, niestety o Bliski Wschód, o Ukrainę, czy tak naprawdę w jakiś sposób Tajwan nie stał się trochę zakładnikiem całej sytuacji? A być może brzydko mówiąc, tak po prostu musi być. Ja myślę, Arturze, że wszystkie te czynniki tutaj odgrywają mniejszą bądź większą rolę. No, w szczególności zwracałbym uwagę na to, że no, Zachód, najogólniej rzecz biorąc, bardzo boi się eskalacji w tym regionie świata. Jak sobie trochę na ten temat mówiliśmy podczas naszego ostatniego spotkania, no, taki konflikt miałby po prostu no, katastrofalne skutki dla całego świata, w szczególności dla globalnej gospodarki. No wynik tych wyborów, tutaj przypuszczam nasi słuchacze śledzili to bardzo istotne wydarzenie, no jest z punktu widzenia interesów Stanów Zjednoczonych, interesów Zachodu, no zasadniczo myślę pozytywny, ponieważ Pałac Prezydencki pozostanie w rękach Demokratycznej Partii Postępowej, a więc tej siły na Tajwanie, która no widzi przyszłość tego kraju jednak w kooperacji ze Stanami Zjednoczonymi, z Zachodem, z... Amerykańskimi sojusznikami w regionie. No, bardziej myślę, tutaj wciąż jeszcze śledzimy te wydarzenia. Ciekawa i skomplikowana jest sytuacja w parlamencie, ponieważ tutaj DPP większość straciło i ta większość rządowa różnie się może teraz łożyć, ale że demokracja tajwańska ma charakter w dużej mierze prezydencki, no to jednak w niemałym stopniu. Jestem tutaj skłonny postawić taką tezę, że ten kurs z ostatnich 10 lat zostanie, zostanie utrzymany. To jest, dla po, po, to jest dla Zachodu pozytywna kwestia. No i można powiedzieć, żeby tak po prostu Chin za bardzo nie drażnić, tutaj się apeluje do tajwańskiego establishmentu. Słuchajcie, sytuacja się nie zmieniła, nie eskalujcie tematu, nie ogłaszajcie niepodległości, niech się Pekin za bardzo nie denerwuje. Także ja bym to tak widział. No ale na pewno też należy wziąć pod uwagę to, że Chiny określiły przecież czasowo, że do zjednoczenia z Tajwanem dojdzie, nie wskazując oczywiście jakimi środkami i pewnie możemy się też spodziewać oddziaływania na Tajwan takiego, jakie Rosja niestety robi wobec państw europejskich, ale okej, okay, zostawmy to na być może inną okazję, zobaczymy jak sytuacja będzie się rozwijać i, i pewnie wrócimy w jakimś innym odcinku do kwestii właśnie tajwańskiej. Przejdźmy do konfucjanizmu. Stanisławie, jakbyś mógł krótko w pewien sposób przedstawić, czym to w ogóle jest, bo jednym pewnie kojarzy się z filozofią, inni zastanawiają się, czy to jednak nie jest religia. Ja przepraszam, użyję tutaj jednak w cudzysłowie to wrzucę, ale jak ten projekt nazwać? To, to jest jakiś system, jest światopogląd? No przecież tak naprawdę no, trzeba to podkreślić dość mocno, to ma już 2,5 tysiąca lat. To jest, Arturze, bardzo dobre pytanie, i podejrzewam, że część tutaj, prawda, słuchaczy z moimi słowami może się zgodzić, bądź może się, może się że tak powiem, może z nimi polemizować. Ja nazwałbym konfucjanizm systemem o charakterze filozoficznym acz w ramach tego i tej, tej w ogóle kategorii system filozoficzny można tutaj znaleźć wiele, że tak powiem, pomniejszych elementów, bo jest to również system o charakterze etycznym, jest to pewien komentarz do zagadnień politycznych i co też jest istotne, tutaj jak najbardziej da się znaleźć pewną drogę o charakterze religijnym, czyli w zależności od tego, co dana osoba poszukuje, to może sobie w ramach tegoż systemu znaleźć. Zanim jeszcze w ogóle zaczęliśmy rozmawiać, to też trochę tutaj prywatnie sobie zadawaliśmy pytanie o samą nazwę, tak? bo my mówimy, prawda, konfucjanizm, tak jest nazwa tego systemu, można powiedzieć, przyjęta na świecie, ale warto pamiętać, że to jest. Pewna latynizacja, tak? Ten termin powstał, o ile mnie pamięć nie myli, w XVI wieku, gdy do Chin zaczęli trafiać jezuicy misjonarze, poznawali dorobek intelektualny Chin, musieli go jakoś nazwać, więc no, nazwali go konfucjanizmem, ponieważ konzy, prawda? w zatynizowanej formie Konfucjusz, no, odegrał ogromną rolę w powstaniu tego, tego systemu filozoficznego, ale warto pamiętać, że Chińczycy i szerzej Azjaci mają własne określenie na ten, na ten system filozoficzny. Nazywają go żudzia, żuśłę, co można przetłumaczyć jako dosłownie szkoła literatów i w związku z tym czasem można też się spotkać również na zachodzie z takim terminem jak ruizm, tak, więc nie konfucjanizm, tylko właśnie ruizm, tak. Bliżej tym, można powiedzieć, azjatyckim korzenią. Ja też dość często tej, 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 tej formy używam. Czyli tak, można powiedzieć, tonem wstępu. Jest to system filozoficzny, którego korzeni należy poszukiwać w czasach wielkiego chaosu politycznego, jaki miał miejsce w Chinach, w czasach. Panowania królewskiej dynastii Zhou. Ona panowała od 1045 do 256 roku przed naszą erą, gdzieś w okolicach VIII wieku przed naszą erą. Chiny znalazły się w stanie wojny domowej. Poszczególne rody arystokratyczne zaczęły się emancypować spod władzy kurów, rzuciły się sobie do gardeł. Toczyła się wojna domowa i co często się zdarza w takiej sytuacji, pewnym niestabilnościom politycznym, towarzyszy Wielki Ferment Intelektualny. W Chinach wówczas Różnego prawda typu myśliciele, filozofowie zaczęli się spierać o to, co prawda z tą turbulentną sytuacją zrobić w przyszłości. No i pojawiło się coś takiego, co się w chińskiej historiografii nazywa okresem stu szkół. No w rzeczywistości nie było ich 100, bo o czym wielokrotnie sobie tutaj mówiliśmy 100 bądź 1000, 10 tysięcy to w Chinach znaczy tyle co dużo, no ale istniała dosyć, dosyć duża grupa prawda, szkół filozoficznych, które ze sobą debatowały o to co co zrobić w przyszłości, jak naprawić tą otaczającą rzeczywistość? No, jedną z takich szkół stworzył bądź odegrał dużą rolę w jej stworzeniu, bo tutaj też jest kwestia sporna. Myślę, że o tym sobie porozmawiamy. Był niejaki kondzy, taki średniej klasy urzędnik z państwa Lu na terenie Shandongu, który właśnie no, poszukiwał, można powiedzieć, naprawy otaczającej rzeczywistości. W szeregu różnych czynników, z jednej strony w powrocie do y, tradycji przodków, także no, ta szkoła ma niewątpliwie pewne zabarwienie o charakterze konserwatywnym, ale o czym też warto pamiętać, o czym będziemy sobie mówić, no, zwracał on uwagę, że tą tradycję przodków trzeba stale dostosowywać do rzeczywistości, także jest tutaj pewien element y, tutaj, prawda, progresywny, kładł on wielki nacisk na, na moralność, na wagę y, edukacji. No i wokół niego zaczęła się, można powiedzieć, tworzyć taka grupa jego uczniów. Tutaj się, prawda, historycy skupiają, ilu tych uczniów było. Jedni mówią, że kilkanaście, inni, że kilkadziesiąt, inni, że kilkaset. No bardziej prawdopodobna jest ta liczba kilkunastu bądź kilkudziesięciu. Po jego śmierci tą tradycję kontynuowali jego interpretatorzy, z których najistotniejszym byli Mencjusz oraz Sundzy. I to jest taki, można powiedzieć, no, pierwszy etap dziejów tej filozofii, czyli właśnie konfucjanizm w realiach tych Chin wojen domowych. Potem, prawda, pod koniec III wieku Chiny zostają zjednoczone przez państwo Qin, powstaje cesarstwo i w czasach drugiej dynastii cesarskiej, dynastii Han, konfucjanizm staje się no, doktryną państwową chińską. Z takiej, powiedzmy, no, szkoły filozoficznej, która ma tam swoich zwolenników, ma swoich krytyków staje się oficjalną doktryną państwową w Chinach, zostaje ona naprawdę upaństwowiona, co ma oczywiście ogromny wpływ na jej, na jej kształt, niewątpliwie staje się ona wówczas no, taka bardziej byśmy powiedzieli konserwatywna, mijają kolejne stulecia, mamy, że tak powiem, stulecie X i XI, wtedy dochodzi do takich wielkich, można powiedzieć, no, reform w łonie doktryny konfucjańskiej. Rodzi się coś, co historycy nazywają przede wszystkim na zachodzie neokonfucjanizmem, mianowicie on tam nasiąga pewnymi wpływami buddyjskimi. No i trwa sobie w takiej formie no, do końca Cesarstwa Chińskiego na początku wieku XX. To jest oczywiście sprawa bardzo złożona. No, ja na, pod, na potrzeby tego naszego tutaj formatu pewne rzeczy upraszczam, ale myślę, że sobie je będziemy rozwijać. No i upadek Cesarstwa Chińskiego na początku XX wieku no, jest wielkim wyzwaniem dla konfucjanizmu, no bo przestaje on mieć tą opokę w postpowstaci państwa chi, postpaństwa chińskiego, musi sobie w jakimś sensie radzić samemu, a jest krytykowany między innymi przez całe grono chińskich intelektualistów, dużą część społeczeństwa, którzy widzą w konfucjanizmie w jego konserwatyzmie, pewnym kostyzmie na pewnym etapie, a nawet reakcjonizmie, no przy upadku Chin w wieku XIX i XX, musi się konfrontować z bardzo istotnym wyzwaniem ze strony różnych prądów, które przybywają z zachodu, zarówno religijnych, jak i świeckich, no bo w Chinach z coraz większym zainteresowaniem cieszy się chrześcijaństwo, pojawiają się prawda, nowe doktryny polityczne, nacjonalizm, socjalizm, anarchizm, komunizm ostatecznie. No i to otwiera taką nową, można powiedzieć, całe dzieje w historii konfucjanizmu, gdy on no, konfrontuje się z tymi prądami prawda, z zewnątrz. Stara się je na różny sposób włączać do własnej, do własnej doktryny. No i trwa to można powiedzieć, prawda, po, po dzień dzisiejszy, tak? Myślę, że o tym sobie też będziemy mówili, ale warto pamiętać, że konfucjanizm to nie jest dzisiaj wyłącznie kwestia świata Azji Wschodniej ponieważ ta doktryna cieszy się pewnym zainteresowaniem na całym świecie, także w świecie zachodnim, warto tutaj chociażby zwrócić uwagę na Uniwersytet Harvarda i tam pewną taką grupę amerykańskich intelektualistów, którzy właśnie interesują się myślą, myślą konfucjańską, tacy na przykład jak Dewey Ming, Robert Neville, Philip Ivanhoe, którzy są konfucjanistami a, i bardzo często łospami, tak? Także to oczywiście takim bardzo mocno telegraficznym skrócie. Szanowny Stanisławie, bo parę bardzo interesujących rzeczy tutaj poruszyłeś, o które chciałbym dopytać i zacznę może w ten sposób. Jako społeczeństwo tak naprawdę mamy dość, bym powiedział, spaczony, uproszczony sposób odbioru Chin. No, wynika to tak naprawdę przede wszystkim z naszej niewiedzy, domysłów, uproszczeń, tak naprawdę przecież możemy się zastanawiać, właściwie jakie Chiny tak naprawdę mają. System polityczny i na taki odcinek to się umówiliśmy, przecież bo trzeba będzie nad tym naprawdę mocno się zastanowić, ale Jest ja mam tego tak... bać. <laughs> tak, ale już tak całkiem bardziej poważnie. Wspomniałeś między innymi o elementach etyki, o elementach religii. No pewne właściwie tożsame czy bardzo podobne rzeczy możemy różnie sobie właśnie interpretować pod tym kątem, bo chciałbym zapytać właśnie przez tą też społeczną jednak niewiedzę i, i dość uproszczony obraz chińskiego państwa, jak było i jest i właściwie przez te 2,5 tysiąca lat działo się właśnie w relacji władze wszelkiej maści, rodzaju i formy, a religia. To jest bardzo dobre pytanie, bo w tym momencie tak naprawdę dochodzimy do przedmiotu wielu sporów, czym konfucjanizm jest i czy można go nazwać systemem o charakterze religijnym. To jest o tyle trudne, że po prostu jakbyśmy sobie prześledzili wypowiedzi poszczególnych, poglądy poszczególnych prawda, myślicieli konfucjańskich. Na tematy o charakterze ontologicznym, to byśmy znaleźli bardzo różne punkty widzenia, ponieważ tak, no zaczynając od samych początków, Sam Kądzy, przynajmniej na podstawie prac, które on, a właściwie bardziej jego uczniowie pozostawili po nim. Prezentuje nam się jako człowiek prawdopodobnie religijny, ale który na te tematy za bardzo się nie wypowiadał. Przeszła zresztą do historii rozmowa Konfucjusza z jednym ze swoich uczniów, bodajże Dzilu, który go pytał, mistrzu, a jak należy poprawnie oddawać cześć duchom przodków? Na co mu Konfucjusz odpowiedział, ty ludziom jeszcze nie umiesz służyć, a już byś chciał duchom. Tak? Czyli no, z tego można wywnioskować, no, religia jest ważna, ale istotniejsze jest to, co mamy tu i teraz. Z kolei, jakbyśmy sobie wzięli, podeszli do Menciusza, no pierwszego można powiedzieć, najważniejszego komentatora dorobku Konfucjusza, no to z kolei on miał bardzo, można powiedzieć, rozbudowaną tą część, część ontologiczną. On często dywagował nad naturą niebios, nad ich wpływem na życie ludzkie. Na tym odnośnie kwestii, że należy oddawać niebiosom część, bo wtedy one są prawda, dla nas bardziej, bardziej przychylne. Także no tutaj w jego, w jego obrębie mamy taki wariant konfucjanizmu o silnie uduchowionym charakterze. A z kolei, jakbyśmy popatrzyli na kolejnego ważnego tutaj prawda, komentatora myśli Konfucjusza, Sundzy. No to on był materialistą, tak? Nawet niektórzy komentatorzy mówią, że w jego rozważaniach można wręcz elementy ateistyczne znaleźć. Dla niego świat, bóstwa to znaczy plus minus tyle co natura, tak? i On w ogóle tymi kwestiami się, się nie zajmował. A potem było jeszcze ciekawiej, tak, bo sobie popatrzyli na neokonfucjanizm, no to z kolei ówcześni, prawda, konfucjaniści rywalizując z rozpowszechniającymi, rozpowszechnia, rozpowszechniającym się w Chinach buddyzmem, brali z niego pewne elementy i włączali, włączali do doktryny, tak. Także to jest bardzo, bardzo, bardzo złożone, tak, I ja bym tutaj się zgodził częściowo z tą częścią ekspertów i komentatorów, którzy wskazują na to, że konfucjanizm w jakimś tam sensie wypełnił w Chinach tą niszę, w którą w innych cywilizacjach bardzo mocno zajmowała religia natomiast trudno go całościowo traktować po prostu jako, jako system o charakterze religijnym. Jakkolwiek mówię, w ramach tej doktryny, jeśli ktoś szuka pociechy o charakterze ontologicznej, to ją znajdzie jak najbardziej. Także no, konfucjanizm wpłynął na myślenie religijne Chińczyków do jakiegoś stopnia, wypełniał on do pewnego stopnia rolę w państwie chińskim, jaką w innych krajach spełniała, spełniała religia, natomiast on w pewnej całościowej formie religią nie jest. Musimy też tutaj istotnie Arturze zwrócić uwagę na to, że Chiny to jest ogromny kraj, tak i tam mamy bardzo wiele najróżniejszych systemów o charakterze religijnym. Mamy tą całą, prawda, rdzenną politeistyczną religię, religię chińską, tak wywodzącą się jeszcze z najdalszej starożytności. Mamy taoizm, wielką szkołę filozoficzną, która no, jest plus minus równolatkiem, prawda, konfucjanizmu. Który w toku swojej historii przeszedł na takie bardzo mocno religijne pozycje, można powiedzieć, zlał się trochę z tymi, z ty, z ty, z ty, z tymi rdzennymi lokalnymi wierzeniami Chińczyków, tak? Mamy buddyzm, tak, czyli no, doktrynę pochodzącą z zewnątrz, z Indii, ale która w Chinach zrobiła olbrzymią karierę. Mamy chrześcijaństwo, mamy islam, tak? także no, ten, ten świat duchowy Chińczyków jest, jest bardzo bogaty. I oczywiście Konfucjanizm te tu, te, też tutaj pewną rolę, pewną rolę dołożył, ale on pełnił, jakbyśmy tak politycznie na Chiny popatrzyli, raczej pełnił rolę takiego komentarza politycznego, w oparciu o którym zaczęto budować sporo elementów systemu politycznego dawnego cesarstwa, pewną refleksję o charakterze, o, o charakterze etycznym. Tutaj bym widział przede wszystkim tą, tą rolę myśli konfucjańskiej. Stanisławie, no, z jednej strony ktoś może powiedzieć, że nie byłbym sobą, jakby mnie zapytał o bezpieczeństwo, no ale no przecież podcast jest przede wszystkim o zagadnieniach szeroko rozumianego bezpieczeństwa. I ja mam taką myśl, pytanie, mhm. czy tak naprawdę konfucjanizm moglibyśmy traktować jako swoisty, no nie wiem, czy to będzie dobre słowo, ale system bądź doktrynę bezpieczeństwa. Bo przecież bardzo ważną rolę no, nie chcę powiedzieć, że tylko w rozważaniach, ale w ogóle w funkcjonowaniu tego całego systemu, no jednak pełnią pewne rozważania na temat pokoju w nawiasie i wojny, bo właśnie zwłaszcza ten pokój, no pełni tam pewną ważną rolę w tym wszystkim. No, a skoro pokój, no to i kwestie bezpieczeństwa. W niemałym stopniu masz rację, w tym sensie, że konfucjanizm, rozważania Konfucjusza, jego późniejszych komentatorów odegrały bardzo ważną rolę w ogóle w funkcjonowaniu systemu politycznego Chin. Jak sobie popatrzymy na tą taką no, bardzo, bardzo charakterystyczny element życia politycznego dawnego cesarstwa, czyli kastę urzędniczą, kastę urzędniczą wywodzącą się z systemu egzaminów, no to to jest w niemałym stopniu właśnie innowacja, jaką wprowadził do systemu politycznego Chin, Chin, że tak, Chin właśnie konfucjanizm. Ta warstwa urzędnicza dzieliła się na dwie podstawowe elementy, na urzędników cywilnych, urzędników wojskowych, chociaż tutaj trzeba pamiętać o tym, że stosunek konfucjusza i konfucjanistów do kwestii wojny i kwestii wojska jest bardzo, ale to bardzo można powiedzieć specyficzny. Warto tutaj pamiętać, że konfucjaniści cenili sobie bardzo stabilność, zaś wojnę postrzegali jako element tą stabilność burzącą. No i dlatego konfucjanizm traktował trochę tak wojsko i wojskowość jako zło konieczne. W tą filozofię została do pewnego stopnia wbudowana. Wbudowany został pewien element, może nie pacyfizmu, ale pewnego takiego antymilitaryzmu. I tutaj, no też, to był jeden z zarzutów, też tych właśnie modernizatorów z XIX i XX wieku, że właśnie poprzez takie, a nie inne poglądy, między innymi myśl tutaj, prawda, mistrza Konga, Chiny, Chiny osłabiła, co myślę nie do końca jest prawdą, bo wśród tych, prawda, tutaj, myślicieli konfucjańskich, można znaleźć cały szereg teoretyków, którzy sporo do sztuki wojennej chińskiej potrafili wnieść. Stanisławie, a sporo mówisz tak naprawdę w czasie przeszłym. Opowiadając oczywiście pewne, pewne kwestie, no nie sposób opowiadać inaczej, ale używasz też najróżniejszych sformułowań związanych właśnie z progresem, ze zmianą, a właściwie procesem zmiany. Padło to stwierdzenie, te pojęcie neokonfucjanizmu, na które też wpadłem, robiąc swój skromny research, przed, przygotowując się do, do naszego spotkania, do naszej rozmowy. Czym się tak naprawdę charakteryzuje i różni ten neokonfucjanizm od tradycyjnego konfucjanizmu? Jak to właściwie wygląda też dzisiaj, w którą stronę pewnego rodzaju waga, jakby się tutaj przesuwa? To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ właśnie te elementy swoistego konserwatyzmu, ale i też progresywizmu, one się, one się w ramach doktryny konfucjańskiej łączyły, że tak powiem, rywalizowały ze sobą i zresztą trwa to po dzień dzisiejszy na dobrą sprawę, ponieważ tak, gdybyśmy sobie popatrzyli, no już trochę na ten temat tutaj mówiliśmy, popatrzyli na te właśnie rozważania konfucjańskie, no to on widział w dużej mierze właśnie w upadku Chin w jego czasach, powodów tego upadku widział właśnie w tym, że Ludzie ówcześni mieli właśnie odejść od tych dobrych obyczajów przodków. tak I właśnie zwracał on uwagę na to, że no należy wracać do tych prawda, dobrych obyczajów w przeszłości, jako ten wzór tych dobrych obyczajów. No to on wskazywał przede wszystkim na tradycje, obyczaje dawnych królów, dawnej, dawnej, dawnej arystokracji. Zwracał uwagę na to, że należy je, należy je naśladować i należy wedle, wedle nich żyć. I tu mamy właśnie ten element o charakterze konserwatywnym, ale zarazem dodawał, że praktykowanie tych dawnych obyczajów musi oczywiście również uwzględniać zmieniającą się sytuację, i on, można powiedzieć, zrobił taką istotną rzecz. On przejął z przeszłości pewne dawne tradycje, obyczaje, sposób życia dawnej szlachty. Ale zarazem można powiedzieć, odarł je z pewnych, tutaj byśmy powiedzieli, czysto feudalnych funkcji. Co ja mam na myśli, wskazując na ten, na ten element? To, że na przykład jak on miał tych uczniów, miał tą swoją szkołę filozoficzną, to on tam przyjmował ludzi z różnych warstw społecznych. Tam niektórzy zresztą analitycy badali tych jego uczniów i wskazywali, że jedynie niewielki procent z nich wywodził się z ówczesnej elity społecznej. Czyli innymi słowy, on brał dawne obyczaje elity. Ale uważał, że powinni mieć możliwość ją praktykowania ludzie ze wszystkich warstw społecznych. Czyli był z jednej strony konserwatystą, ale był również egalitarystą i progresywistą. Uważał, że każdy powinien mieć możliwość zapoznania się z tą wiedzą, z wiedzą, wiedzą przodków i każdy powinien mieć możliwość awansu społecznego. Także no, to był element progresywny i to był element egalitarny, tak? który właśnie. no współistniał obok tej, prawda, takiego, no, takiego pewnego umiłowania u niego, prawda, prawda, przeszłości. I to w pewnym sensie rzutowało na, na kolejne, tak naprawdę, po, pokolenia konfucjanistów i ich, i ich, że tak powiem, no i, no i na formę, prawda, filozofii, którą, którą tworzyli. I Jakbyśmy tutaj doszli do kwestii neokonfucjańskich, to jest bardzo, bardzo złożone zagadnienie, ponieważ sam też neokonfucjanizm nie był tutaj, nie był tutaj, że tak powiem, jednolitą, nie był też ruchem jednolitym. W jego ramach można znaleźć różnego typu odnogi. I ja, żeby była jasność, zajmuję się przede wszystkim konfucjalizmem w kategoriach filozofii politycznej, także nie chciałbym tutaj wchodzić na pewne rozważania o charakterze teologicznym, bo. Mogłbym tutaj prawda pewne rzeczy bardzo, bardzo niejasno, nie że tak powiem, poruszać dla naszych, dla naszych słuchaczy. Dlatego dodam tutaj, że jeśli mówimy o kwestie religijne, to bardzo ważna właśnie była kwestia rywalizacji tych konfucjańskich urzędników z bujnie rozwijającym się wówczas w Chinach buddyzmem i po prostu oni pewne, pewne że tak powiem, na, na niwie religijnej, pewne elementy nauczania buddyjskiego po prostu. Przejmowali, transformowali w ramach kultury chińskiej i włączali do, do myśli konfucjańskiej. Chciałbym bardziej poruszyć na zmiany w obrębie konfucjanizmu rozumianego politycznie w tym czasie. A właśnie czasy neokonfucjanizmu, panowanie wówczas dwóch wielkich dynastii cesarskich dynastii Tang oraz dynastii Song stanowią pewien bardzo istotny kamień milowy, można powiedzieć, w dziejach politycznych cesarstwa chińskiego, ponieważ to właśnie wtedy. W pełni można powiedzieć ukształtował się ten tradycyjny system polityczny cesarstwa łączący absolutną monarchię z merytokratycznym, pochodzącym z egzaminów urzędniczych aparatem biurokratycznym. To właśnie w dobie dynastii Tang i w dobie dynastii Song ten proces no, można powiedzieć toczył się poniekąd równolegle z rozwojem właśnie tej myśli neokonfucjańskiej. Wówczas dokonywała się wymiana tego aparatu urzędniczego z dawnego, jeszcze częściowo mającego charakter klasowy, arystokratyczny, na właśnie pochodzący z egzaminów urzędniczych. No i tutaj właśnie można powiedzieć, że te egalitarne elementy w ramach, w ramach filozofii konfucjańskiej, egalitarne, progresywne, dość mocno zaczęły dawać o sobie znać, ponieważ no, tym samym ta kariera urzędnicza stawała się przynajmniej w teorii dostępna dla Każdego, każdego mężczyzny, tak, ponieważ no, warunkiem zrobienia kariery urzędniczej była edukacja, ta osoba, która mogła się uczyć, przygotować się do egzaminów, mogła w nich brać udział i potem przynajmniej w teorii, prawda, piąć się po tych szczeblach kariery. I dynastia Song jeszcze bardziej można powiedzieć umożliwiła tą karierę urzędniczą, ponieważ prowadzała system prawda, stupendiów dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin. Tak? Także tutaj byśmy tutaj mogli widzieć te pewne, pewne istotne elementy neokonfucjanizmu, w tym można powiedzieć w wydaniu filozofii politycznej. Stanisławie, z tego co mówisz, niejednokrotnie zresztą, mógłbyś się ukształtować taki obraz będący niejako no, pewnym zarzutem dla konfucjanizmu, bo mówisz przecież o pewnego rodzaju podziale urzędników, ale też co nie mniej ważne i co było uznawane jednak w tymże systemie, to pewien podział społeczny, tak? Warstwy, kasty i tak dalej. Czy faktycznie możemy to traktować jako zarzut, czy wręcz przeciwnie, że jednak konfucjanizm dawał pewnego rodzaju nadzieję na wyrwanie się za przeproszeniem z pewnego marazmu i właśnie na awans społeczny? Ja będę w tym kontekście bronił jednak konfucjanizmu jako oczywiście z perspektywy czasu jednak pewnej filozofii o charakterze progresywnym, ponieważ Konfucjusz dzielił w pewnym sensie społeczeństwo na dwie części. Na tak zwanych junzy, co można przetłumaczyć jako, 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 jako dżentelmenów, ludzi, ludzi wykształconych, oraz na xiaoren, co można by przetłumaczyć jako prostaków, ludzi niewykształconych. I w ramach tego systemu każdy miał możliwość awansu, pod warunkiem, że zdobył wykształcenie. No to jednak, mimo wszystko, myślę, jest bardziej egalitarna, egalitarna forma podziału społeczeństwa niż takie właśnie sztywne społeczeństwo feudalne, jakie funkcjonowało w Chinach w czasie starożytnych. W tym sensie Konfucjusz czy Mencjusz byli jednak rzecz, rzecznikami zmiany społecznej. Naturalnie, to oczywiście my tutaj mówimy, jest pewną teorią w dobie cesarstwa. Chiń, cesarstwo chińskie no, oczywiście nie było mega egalitarnym ani mega sprawiedliwym społeczeństwem. Ludziom ubogim i ludziom z nizin społecznych nie było łatwo zrobić kariery w tym państwie, ale jednak, jakbyśmy sobie porównali ówczesne Chiny, czy to z feudalną Europą, czy z kastowymi Indiami, no to jednak to cesarstwo oparte w niemałym stopniu o myśl, o myśl konfucjańską politycznie, no na pewno było bardziej progresywnym i nowoczesnym społeczeństwem niż wiele innych w ówczesnym czasie. Stanisławie doktorze, pytałem wcześniej tak naprawdę o stosunek władz w dość szerokim okresie czasowym względem religii, a jak jest w pewien sposób dzisiaj, jak dzisiejsza władza, jak partia podchodzi do konfucjanizmu, czy też właśnie traktuje tak jak w niektórych okresach to było, że to właściwie pewnego rodzaju system państwowy toleruje być może czy w pewien sposób w niektórych aspektach może zwalcza I jak ta relacja wygląda dzisiaj Na no, to pytanie nie można nie odpowiedzieć nie można, nie, nie można odpowiedzieć nie odnosząc się w ogóle do bardzo skomplikowanych dziejów konfucjanizmu w wieku XX w Chinach szczególnie po roku 49 gdy doszli komuniści do władzy Mao Zedong Miał bardzo krytyczny stosunek do myśli, do myśli konfucjańskiej. Należał on do tej powiedzmy części elity politycznej Chin w XX wieku, która no w niemałym stopniu oskarżała tą, tą doktrynę polityczną o zacofanie Chin. No i w dobie swoich rządów no, prześladował on konfucjanistów. Apogeum można powiedzieć tego procesu przypadło na... Na czasy rewolucji kulturalnej, na początek lat 70. No ale tak, Mao umarł w roku 76. W 78 roku dochodzi Deng Xiaoping ze swoją ekipą reformatorów. Chiny zaczynają się modernizować, otwierają się na świat. No i partia komunistyczna w latach 80., 90. i później, no, musi dla siebie znaleźć jakąś prawda nową taką podstawę ideologiczną, ponieważ no, wiara w marksizm, leninizm w Chinach, no osłabła no, no, w, w, dużej, w, w dużej mierze, tak. Sam system marksistowsko-leninowski nie wystarczy już do tego, żeby utrzymać komunistów do władzy. Musieli więc oni dokonać pewnego rodzaju, no, tutaj eksperymentów, pewnych, pewnych zmian w, tym swoim, w tych swoich podstawach ideologicznych. jakbyśmy sobie spojrzeli, prawda... Na Chiny dzisiejsze, Chiny Xi Jinpinga, no to warto tutaj zwrócić uwagę, że te podstawy aksjologiczne Komunistycznej Partii Chin składają się na kilka takich elementów. Jest oczywiście myśl marksistowsko-leninowsko-maoistowska, tak? czyli ten komunizm w zchińszczonej wersji, który no, no dziś jest główną podstawą, oczywiście, akcjologii KPH, no bo to jest partia, która. No, nazwy komunizm nigdy ze swojej nazwy nie wyrzuciła i pewnie, i, i pewnie nie, wy, nie wyrzuci dopóki będzie istnieć i rządzić Chinami mamy oczywiście szeroko rozumiany chiński nacjonalizm no i mamy oczywiście tą właśnie tradycyjną chińską myśl polityczną czyli przede wszystkim konfucjanizm także legizm no, swoją drogą też temat na bardzo istotne rozważania. No i tutaj partia po 78 roku no, zaczęła sięgać po klasyczną chińską myśl polityczną, w tym właśnie w dużej mierze po konfucjanizm, No ale oczywiście, jak to, jak to różnie bywa, dokonywała tego sięgnięcia w sposób, taki bym powiedział, bardzo pragmatyczny, to znaczy wyciągnęła z tego, stara się wyciągać z tego konfucjusza, mencjusza, Sundzy i tak dalej, i tak dalej. To, co jej najbardziej pasuje, i to jest myślę bardzo ciekawe właśnie w kontekście rządów Xi Jinpinga. To znaczy, Xi Jinping bierze z chińskiej tradycyjnej myśli politycznej, no przede wszystkim te elementy, które są dobrym dobrą podstawą pod rządy Komunistycznej Partii Chin. więc, zwraca uwagę na te elementy, które mówią o posłuszeństwie wobec władzy, na te elementy, które wskazują na, na hierarchię, na lojalność. I oczywiście to się w myśli Konfucjusza da jak najbardziej znaleźć, ale jest też to, na co ja bardzo dużo wskazuję, że konfucjanizm, da się w myśli konfucjańskiej znaleźć pewne elementy, które mogłyby stanowić pewnego rodzaju pewnego, rozumie, pewnego rodzaju zaczepienie pod reformy demokratyczne w Chinach. Ponieważ warto na przykład zwrócić uwagę na to, że Mencjusz wskazywał na to, że jeśli. Władcy zaniedbują swoje obowiązki wobec społeczeństwa, źle rządzą państwem, to takie społeczeństwo ma prawo taką władzę obalić. No to jest bardzo rewolucyjne twierdzenie, a jak najbardziej jest w, tej, jest w ramach tej, tej myśli politycznej. Konfucjusz na przykład, chyba to był Konfucjusz, wskazywał, tłumacząc jednemu ze swoich uczniów, mówił o tym, że dżundzy, czyli ten człowiek szlachetny, ale można go też rozumieć jako urzędnika, nie jest jedynie naczyniem, tak? czyli zadaniem urzędnika nie jest wyłącznie służenie władcy każdemu władcy, tylko też na przykład pouczanie tej władzy, wskazywanie mu na stosowne prawda, drogi rządzenia państwem. Tak? Czyli on wskazuje na to, że ta elita polityczna no ma pewną autonomię, tak? ona nie tylko ma obowiązek lojalnie władcy służyć, takich wywrotowych treści da się w, tych, da się w, tej, w tej myśli bardzo wiele znaleźć. No ale komuniści oczywiście no, wskazują głównie na takie, powiedzmy, bardziej bardzo, bardzo, bardzo konserwatywne elementy, które tutaj, no prawda, gwarantują przetrwanie władzy. Stanisławie, naturalną konsekwencją wobec swojej ostatniej wypowiedzi, naturalnym pytaniem właściwie z tego wynikającym, jest pytanie, kto to jest konfucjanista dzisiaj, ten współczesny? Co to w ogóle znaczy? Czy sam być może też się masz za konfucjanistę? Tylko pytanie, czy jako badacz, czy być może jako pewnego rodzaju wyznawca pewnego światopoglądu. Co to współcześnie znaczy być konfucjanistą? No ja myślę, że można nazwać konfucjanistą osobę, dla której no, ta tradycja intelektualna jest ważna i jakoś prawda, wpływa na jej funkcjonowanie, czy to jako obywatela, czy to jako prawda, osobę wykonującą konkretny zawód. I tak dalej, i tak dalej. No, tak jak powiedziałem na początku, pewnie też znaleźliby się tacy, i znajdują się jak najbardziej, którzy na przykład widzą także w tym kierunku pewnej pociechy o charakterze, o charakterze religijnym. Nie brak we współczesnym świecie ludzi deklarujących się jako, jako konfucjaniści jak najbardziej również tacy są w, w dzisiejszej Chińskiej Republice Ludowej. I myślę też, że to jest dosyć dobry na przykład moment, aby przybliżyć tutaj naszym słuchaczom postać profesora Singa, nie mylić z ostatnią żoną przewodniczącego Mao, bo nazwisko to brzmi identycznie, ale pisze się jej inaczej. To jest postać bardzo ciekawa, ponieważ to jest akademik, zajmujący się naukami społecznymi, naukami, polity naukami o polityce który można powiedzieć, no jest takim trochę animatorem no jednym z, z animatorów, można powiedzieć, takiego intelektualnego, ale też duchowego życia konfucjańskiego w dzisiejszych Chinach, ponieważ on na przykład stworzył taką prawda, instytucję o charakterze religijnym konfucjańską, założył również akademię, gdzie się naucza właśnie nauk konfucjańskich. Ale on jest szczególnie istotny z tego tytułu, że jest on autorem szeregu książek, w tym także jednej pozycji, która właśnie, można powiedzieć, stanowi taką, taki komentarz na temat przyszłych możliwych reform politycznych w cesarstwie chińskim, ponieważ on przedstawił taki całościowy wzór nowego systemu politycznego dla Chin. I on jest o tyle ciekawy, że no on jest jednak jakby nie patrzeć pewną drogą na rzecz demokratyzacji Chińskiej Republiki Ludowej, ponieważ on stworzył wizję państwa z takim trójczłonowym parlamentem, w którym jedna Izba miała zrzeszałaby. To jest, to jest w ogóle przedziwna dosyć wizja, ponieważ jego marzeniem jest zbudować w Chinach takie, takie państwo po trochu teokratyczne. No jak się to momentami czyta, to no do, do głowy przychodzą pewne, pewne wizje z prawda, Islamskiej Republiki w Iranie, bo tam jedna prawda, izba miałaby zrzeszać właśnie takich no, duchownych konfucjańskich, druga urzędników państwowych, którzy tam po iluś latach zasiadaliby w, w tej izbie, natomiast trzecia miałaby charakter w pełni demokratyczny. No z perspektywy tego, co oglądamy w Chinach dzisiaj, tak, czyli no takiego ostrzejszego państwa autorytarnego pod rządami Xi Jinpinga, no myślę, że jest to no pewna wizja, jednak, jednak przynajmniej częściowej demokratyzacji tego, te, te, tego systemu. Także no tutaj no ja pokazuję ten przykład jako no, próbując tutaj Państwu przedstawić, że za pomocą filozofii konfucjańskiej. No, można w Chinach dążyć do pewnego rodzaju reform politycznych o charakterze demokratycznym. Natomiast odpowiadając na drugą część Twojego pytania, no, dla mnie konfucjanizm na płaszczyźnie etycznej, na płaszczyźnie pewnego ideału politycznego jest czymś dla mnie bliskim, niewątpliwie. No, nierzadko deklaruje się jako ruista jako konfucjanista. A w czymś szczególnym tak naprawdę w Twoim życiu, w Twojej aktywności zawodowej, akademickiej, naukowej to się w jakiś sposób objawia? Starasz się właśnie trzymać tych wszystkich zasad, czy po prostu swoje życie w pewien sposób ułożyłeś właśnie tak, żeby, żeby z tym wszystkim było zgodne, czy tak troszeczkę sobie to adaptujesz, jak jest taka potrzeba? Powiem tak, podstawowe moralne kategorie konfucjanizmu, takie jak na przykład altruizm, szacunek dla drugiego człowieka, szacunek dla nauki, dla moich, dla moich bliskich, są dla mnie kategoriami bardzo ważnymi. To jest jedno zagadnienie. Natomiast drugie, widzę... W myśli konfucjańskiej pewien, pewien ideał polityczny ideał, w ramach którego człowiek, niezależnie od tego skąd pochodzi, jeśli ma dostęp do edukacji, a takie warunki państwo powinno mu, powinno mu spełnić, ma szansę na awans społeczny i osiągnięcia pewnej satysfakcji i pewnego, pewnego spełnienia. To jest dla mnie ideał bardzo ważny. To jest jedna kwestia, jeśli mówimy o systemie politycznym. A po drugie. Myślę, że pewien ideał, w którym państwem rządzą ludzie o charakterze, o wysokich przymiotach moralnych i intelektualnych, no jest chyba pewnym ideałem, do którego wszyscy powinniśmy dążyć. Niezależnie od kręgu kulturowego, granic i tak dalej i tak dalej. Czyli idziemy chyba tak w stronę trochę pojęcia takiego, no, propaństwowca. No tak, jak najbardziej. No i super, udało nam się, wydaje mi się, zakończyć do... O co się zawsze staram? Nie zawsze wychodzi jakimś pozytywnym aspektem, więc życzę Ci Stanisławie krzewienia i rozwijania tego wszystkiego, nam wszystkim również, abyśmy w tą stronę szli, niezależnie czy to będzie faktycznie dla Was system konfucjanizmu, czy, czy nazwiemy go inaczej, czy to będą kwestie tylko i wyłącznie etyki i, i w Państwa życiu, i w ogóle naszym wspólnym, nas wszystkich. Bardzo serdecznie Stanisławie, dziękuję. Również Ci dziękuję Arturze i no, oczekuję na nasze kolejne spotkania. Ja z niecierpliwością również. Dzisiaj moim Państwa gościem w podcaście na celowniku był dr Stanisław Niewiński, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Opolu. Raz jeszcze dziękuję. Dziękuję Arturze, dziękuję Państwu. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Wszystkie odcinki podcastu na celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera na celowniku pod adresem www.nacelowniku.com. Jeśli doceniasz podcast i newsletter na celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik na celowniku.